informacji zbieramy w godzinie do wydawania opinii i występowania z wnioskami, które mowa w paragrafie 4 punkt 4 i 5 statutu dziennych z wyłączeniem litery E i L punktu 5. Upoważnienie, o którym mowa w paragrafie 1, obowiązuje od dnia 3 lipca do dnia 26 sierpnia 2013 roku. Paragraf 3 Rady Dziennych 12 zobowiązuje zarząd do przedstawienia informacji na temat podjętych uchwał na pierwszej sesji sierpniowej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Uchwała podejmuje się zgodnie z kompetencjami statutowymi Rady Dziennych 12. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę wobec czego, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba nie została. Stwierdzam, że Rada przyjęła również punkt B. Przechodzimy do punktu C, również projekt zarządu.